Książki są dla dzieci całym światem, przyjemnością, rozrywką, sposobem spędzania wolnego czasu. I bardzo ważne jest to, żeby rodzice pamiętali o tym, że czytanie dziecku powinno w pewnym momencie przekształcić się w po prostu inspirowanie dziecka czytaniem. Dlatego my sami musimy czytać, pamiętać o tym, że te lektury, które były dla nas fascynujące, jak byliśmy dziećmi, nie zawsze są tak fascynujące dla naszych dzieci. Dlatego moja ukochana książka Małe kobietki, którą czytałam kilka razy, pewnie dla moich synów się nie sprawdzi. Ale tak jest też z innymi książkami. Trzeba pamiętać o tym, żeby mądrze dobierać książki dla swoich dzieci, żeby one były właśnie dla nich przyjemne, dla nich interesujące. I żeby ci bohaterowie w tych książkach to byli tacy bohaterowie, z którymi nasze dzieci mogą się utożsamić. Ważne jest też to, żeby podsuwać dziecku książkę, ale dopóki dziecko nie zacznie samo czytać, cały czas mu w tej drodze towarzyszyć. Czasem to trwa dłużej, czasem to trwa krócej. U nas trwało to trochę dłużej, ale w końcu czytasz sam, co? I jak jest czytanie? No, gdy czytasz sam, to więcej możesz sobie wyobrazić, większość słów rozumiesz, nie musisz się pytać rodziców, no i... Fajne jest czytanie? Tak. Ja uważam, że fajniejsze jest czytanie, jak sam sobie czytasz, a nie jak ci rodzice czytają. Moje dziecko. Akcja. Czytam sobie.